Dlaczego ty to robisz? Co ja ci zrobiłam? Przestań! Ała, co ty robisz? Pomóż mi. Popatrz, wbił mi nożyczki w rękę. Ja już tego dłużej nie wytrzymam. Nie wytrzymam już po prostu tego. Musisz ukarać swoje dziecko. Musisz to zrobić. Nigdy tego nie zrobiłaś w życiu, ale... Musisz to wreszcie zrobić. Jego dusza się tego domaga, rozumiesz? Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Mimo, że jestem twoim bratem. Mimo, że jestem księdzem, osobą stworzoną do wychowywania dzieci. To co mam zrobić? Zbić? To nie jest najlepsze rozwiązanie. Spróbuj innych kar. Możesz zabronić mu oglądać telewizji czy rysować. Możesz nie wypuścić go w pokoju przez jakiś czas. Jest dużo kar wychowawczych. Ja myślę, że twoja inwencja będzie tutaj wystarczająco dobra i wymyślisz coś. Jesteś jego matką. Postaraj się udać, coś się będzie dobrze, nie martw. Dzięki. Dzięki, trzymaj się, pa. Pójdziemy z okopów na bagnety, pójdziemy z okopów na bagnety. Magnet mnie ukuje, śmieć mnie pocałuj, a nie ty. Magnet mnie ukuje, śmieć mnie pocałuj, ale nie ty. Co robisz? Nie, tym razem nie ujdzie ci to na sucho. Byłam dla ciebie taka dobra. A ty? Jak ty mi się odwdzięczasz? Raz na zawsze nauczysz się być grzecznym. Marsz do pokoju.
Masz szlaban do 8 wieczór. Tak niegrzeczne, a ty go tak kochałeś. Miałeś to takie przewrotne uczucie.